Jezioro Solińskie. Od lat przyciąga rzesze turystów. To właśnie tutaj stworzono największą w Polsce zaporę wodną, a jej ogromna moc zupełnie zmieniła bieszczadzką geografię. Szczyt Tamy co roku staje się najczęściej odwiedzanym bieszczadzkim deptakiem. Z kolei tunele w jej wnętrzu zdradzają przyjezdnym solińskie tajemnice. Solina ma ogromne znaczenie strategiczne, dlatego w jej wnętrzu nie zrobisz ani jednego zdjęcia, a na całym zbiorniku panuje strefa ciszy. Przechadzając się solińską zaporą, trudno sobie wyobrazić, że pod wodą znajduje się wieś, w której kiedyś tętniło życie. Historia Bieszczad sięga prehistorii, a pierwsze wzmianki o wsi Solina pochodzą z XV wieku. W solińskich chatach, krytych strzechą, toczyło się spokojne życie. Teraz, spacerując po brzegu jeziora, możemy wyobrażać sobie, jak żyli kiedyś mieszkańcy zatopionej wsi. Jedno jest pewne, ich życie zmieniło się diametralnie, kiedy w latach 60. powstała tu zapora. Choć Tama nigdy nie osiągnęła zakładanych poziomów produkcji energii, stworzyła wyjątkowe walory przyrodnicze i próżno szukać podobnego miejsca w Polsce. Dzisiejszy krajobraz bardziej przypomina Szwajcarię. Pofalowane brzegi, lazurowa woda, a na tafli jeziorka dostojne białe stateczki. Mówi się, że nie święci garnki lepią. Możesz spróbować i ty w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła, która znajduje się w Uhercach Mineralnych i przybliża historię ginących zawodów związanych z Bieszczadami. Jeśli masz ochotę wziąć udział w warsztatach garncarstwa, ceramiki czy kaligrafii, to idealne miejsce dla ciebie. Tutaj na pewno ci się upiecze, a raczej upieką pyszne bieszczadzkie bułeczki zwane proziakami. Ten przysmak spotkasz jedynie na Podkarpaciu, gdzie wypiekany jest od 150 lat. Puszyste chlebki sodowe z ludowej potrawy stały się regionalną specjalnością podawaną w lokalnych restauracjach. Pierwotnie jedzono je z masłem i mlekiem, ale co powiesz na proziaka z kremem Nutella? Puszysty chlebek z Nutellą wśród puszystych obłoczków na tle Solińskiego Jeziora. Podobno kamień leski niósł sam diabeł. To niezwykły pomnik przyrody nieożywionej zbudowany z piaskowca. Swój dziwny kształt zawdzięcza i naturze, i mieszkańcom okolic, którzy w XIX wieku pozyskiwali stąd kamień. A sam kamień jest tak niezwykły, że pisał o nim nawet Aleksander Fredro, zapewne za sprawą krążących wokół pomnika legend. Jedna z nich opowiada o grodzie Lisku, któremu brakowało jedynie mieszkańców. Nie mógł się z tym pogodzić diabeł i porwał pierwszego napotkanego mieszczanina. Niósł go wytrwale, aż zabiał kur i diabeł chcąc nie chcąc puścił nieszczęśnika. A ten zamienił się w kamień. Kamień leski, który zachwyca do dziś. Budowę linii kolejowej 108 przeprowadzono w 1872 roku na rozkaz władz Cesarstwa Austriackiego. Łączyła się z pierwszą koleją żelazną w Galicji. Co ciekawe, trasa częściowo przetrwała do dziś i choć nie jeździ już po niej prawdziwa kolej, jeżdżą nią turyści w drezynach rowerowych. Baza drezyny mieści się w Uhercach Mineralnych, skąd możesz wyruszyć, oczywiście zgodnie z rozkładem jazdy, w dwóch kierunkach – Ustrzyk Dolnych lub Zagórza. Cała inicjatywa powstała z zamiłowania do tradycji kolejarskiej, a ta najpiękniejsza trasa w Polsce liczy ponad 140 lat. To jak? Spróbujesz swoich sił, by dotrzeć nad Solinę? Zapraszamy nad Jezioro Solińskie.